Jak nazwać taką sytuację gospodarczą, jaką mamy dzisiaj, 2012 rok? Czy to jest kryzys? Czy może nie ma kryzysu, a jedynie media mówią o kryzysie? Czy to jest chwilowe osłabienie koniunktury? A może to jest nowa postać kapitalizmu? Kończy się XX wiek, w którym olbrzymia część rozwoju była finansowana pustym pieniądzem. Pustym pieniądzem wytwarzanym przez zadłużające się państwa i wspierające koniunkturę, przez pieniądz tworzący się przez system bankowy, jak powiem, samomnożący się, a w szczególności w tak zwanym offshore'owy system, gdzie raz wpuszczony pieniądz zaczyna się, tak powiem, się nieskończoność mnożyć. Ten okres przyniósł fantastyczny dobrobyt, fantastyczny rozwój w większości świata, właściwie poza Afryką Centralną, wszędzie indziej ludzie żyją nieporównanie lepiej, włącznie z bardzo biednymi krajami, to jednak żyją w zupełnie innych jakościowo warunkach niż żyli 50 czy 100 lat temu. Ja pamiętam, jak widziałem na stojącego jak czapla na jednej nodze Masaja w Kenii, który pisał SMS-y, a przecież jego ojciec, czy jego starszy brat, czy on za młodu komunikował się przy pomocy tamtamów. Na Filipinach są olbrzymie obszary, gdzie nie ma prądu, ale działają sieci telefonii komórkowej. W jaki sposób? No bo oni mają telefony komórkowe i są rozstawione stacje nadawcze, które nie wiem, z czego są zasilane. Także można przez telefon komórkowy rozrabiać, ale wieś nie ma prądu. To są jakieś takie dziwadła, które są mieszanką XX czy XXI z XVII wiekiem. Ale ci ludzie mają dostęp do antybiotyków, do leków, do różnych elementów nowoczesnego społeczeństwa, ale nie mają innych bardzo podstawowych dóbr. Ten rozwój, który mamy w tej chwili, ten dobrobyt i tę jakość życia, które mają już właściwie wszyscy, z wyjątkiem rzeczywiście niewielkich obszarów, i ten okres się kończy i nowa jakość musi powstać, nowa równowaga musi powstać. Myślę, że pewne symptomy tej nowej jakości już widać. I teraz pytanie jest takie, co się stanie dalej? Obawiam się, że stanie się dalej to, że najbogatszy świat ucieknie lekko do przodu, albo bardzo do przodu, a reszta zostanie z tym całym problemem. I ta różnica się znowu zacznie gwałtownie powiększać, chociaż ona i tak jest wielka, a można powiedzieć, że w ostatnich latach ona się już bardzo powiększa, to znaczy między światem pierwszym a światem piątym. Myślę, że ACTA, o której teraz jest tyle w mediach, jest pewnym przejawem właśnie przygotowywania się Stanów Zjednoczonych na popuszczenie nowych technologii, albo technologii, które do tej pory są tylko w sektorze militarnym, do sektora cywilnego, konwersji na potrzeby cywilne, które spowoduje podbicie gospodarki na następne kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. To znaczy powtórzenie dokładnie tego samego, co oni zrobili na przełomie lat 80. i 90., dzięki czemu my mamy w tej chwili internet, telefonię komórkową, cała przecież kardiologia inwazyjna, to są odpady technologii militarnych sprzed 40-50 lat. To wszystko sfinansowane zostało przez te fantastyczne góry pieniędzy, sztucznie wytworzone. My teraz zapłacimy za ten dobrobyt, który był przez wiele lat i którego się w tej chwili cieszymy. Ale prawdopodobnie najbogatsi, najmądrzejsi uciekną znowu do przodu. Ale mówisz w dalszym ciągu, że będzie powtórzone jakieś działanie, jakiś mechanizm. Czyli w istocie nic nowego się nie dzieje, tylko jakby wróciliśmy na tej spirali historycznej na wyższy poziom i teraz wypuszczamy... Ci, co je mają, wypuszczają nowe technologie, innowacyjne produkty, drożej sprzedawane, czyli ten ich dług nie będzie podlegał zwrotowi, tylko jakby unicestwi się właśnie w tych wyższych cenach. Po kolei. Najbardziej rozwinięty technologicznie kraj. Amerykanie wydają w tej chwili na zbrojenia więcej niż cała reszta świata, a z tego wydają olbrzymią część na badania i rozwój. Jeżeli oni chcą popuścić te technologie, jak oni zrobili już to raz, Europa nigdy tego nie zrobiła, ale oni to zrobili raz, na przełomie lat 80. i 90., to było efektem upadku Związku Radzieckiego. I to najpierw podbiło gospodarkę amerykańską, a potem tak powiem, się rozlało na resztę świata. A Europa nie ma pomysłu na razie i ucieka w coraz większe zapętlenie długu. To jest produkowanie pustego pieniądza, którego i tak jest za dużo i tak naprawdę to należałoby jak najszybciej doprowadzić do bankructwa iluś tam państw i jakby rozpoczęcia od początku, a nie sztucznie ich jak kroplówką dożywiać i powiększać tylko długi. Amerykanie mają inny pomysł. Oni chcą zrobić pewien ucieczkę do przodu przez puszczenie technologii, ale ja mam wrażenie, że chodzi o to, że oni chcą kontrolować efekty tego rozlania się technologii na resztę świata. Utrzymać swoją przewagę, wykorzystać
ten skok technologiczny dla swoich potrzeb i odcinać od kuponów, jak to się będzie rozchodziło po reszcie świata, bo to się będzie rozchodziło. I to jest pewna nadzieja i pewien nowy pomysł. No, nowy pomysł w tym sensie, że powtórzony, ale prawdopodobnie powtórzony na większą skalę niż 20 parę lat temu. Europa nie ma na razie żadnego pomysłu i trudno, no tak jest. A w Polsce to jest w ogóle zupełnie inny problem. My mamy... Ale trzymając się jeszcze świata, to rodzi się nowy kapitalizm, czy nie? No rodzi się, zdecydowanie się rodzi coś nowego. Czy można coś powiedzieć o tej nowej postaci kapitalizmu, która będzie? No, zacząłem swoją wypowiedź od tego, że w poprzedniej fazie, czy ciągle jeszcze obecnej, rozwój, dobrobyt był finansowany przez pusty pieniądz, który jednocześnie no, przybliżał nas do kryzysu albo jakiegoś przełomu, który mamy obecnie. No, czy ta nowa postać nie będzie generowała pustego pieniądza? To z czego będzie dobrobyt ten następny, który nam się zdarzy? Ostatecznie. A może już nie będzie takiego wzrostu dobrobytu? Dobrobyt ostatecznie nie jest z pustego pieniądza, tylko z rozwoju. Czyli z bardziej efektywnego wykorzystania kapitału i siły roboczej. Efektywność godziny pracy robotnika w tej chwili, czy pracownika w Stanach Zjednoczonych jest, nie wiem, pewnie parę tysięcy razy wyższa niż 100 lat temu. Jeżeli będzie następny skok technologiczny, no to ten skok technologiczny przełoży się na jego wydajność, a ta wydajność przełoży się z kolei na to, że ludzie będą mogli żyć lepiej, dłużej, bardziej szczęśliwie. Miejmy nadzieję, że tak to będzie. Gdzie ten pusty pieniądz? No więc ten pusty pieniądz albo zostanie zjedzony przez inflację, to jest jedna droga, a druga droga to jest właśnie taka, że wszystkie bogate kraje są zadłużone. Jeżeli one dokonają skoku technologicznego, to one sprzedając swoje produkty, sprzedając swoje technologie, będą mogły spłacić ten dług, albo w każdym razie nie zwiększać tego długu, albo on będzie zwiększany o poziom inflacji. Jak będzie dokładnie, jeden Pan Bóg raczy wiedzieć. Co w Polsce? Jak traktować sytuację w Polsce? Jak byśmy ją nazwali? Kryzys, brak kryzysu, osłabienie, właściwie wszystko jest w porządku. Posługujemy się ciągle takimi historycznymi miernikami, które w zasadzie nie dają nam takich sygnałów alarmowych, typu PKB, czy nawet bezrobocie. No bezrobocie rośnie. Nie jest ono oczywiście tragiczne, nie jest ono porównywalne do Indonezji, Filipin, czy Hiszpanii. Czy nawet Hiszpanii. My mamy problem taki, że my mamy olbrzymi skok, jeżeli chodzi o jakość życia, o konsumpcję, ale my nie mamy skoku, jeżeli chodzi o produktywność. Japonia ma nieporównanie większe zadłużenie na jednego obywatela niż Grecja. I nikt się Japonią nie przejmuje, bo Japonia swoje długi wydała na rozwój, a Grecja na jedzenie. My mamy podobnie. My nie wydaliśmy na rozwój, tylko na wzrost konsumpcji, czego przejawem jest, że w porównywaniu efektywności gospodarczej Polska z roku na rok przesuwa się na niższe pozycje, dlatego że reszta świata idzie szybciej. Nie mówię, że my się w ogóle nie rozwijamy. Rozwijamy się, tylko wolniej się rozwijamy. Jeszcze trzeba rozróżniać bardzo wyraźnie rozwój od wzrostu gospodarczego. My szybko dość rośniemy, ale się dużo wolniej rozwijamy.